Ale na sali mamy przedstawiciela Ochotniczej Straży Pożarnej w Helu, pana Marka Dyktę, który bardzo chętnie przedstawi nam sprawozdanie. Szanowni Państwo, w 2020 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Helu dysponowana była 78 razy do działań ratowniczych przez stanowiska kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Pucku, w tym 54 razy do likwidacji miejscowych zagrożeń, to są wypadki komunikacyjne, udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej, zabezpieczenia lądowań lotniczego pogotowia ratunkowego oraz śmigłowców rezydencji prezydenta RP na Mierzei Helskiej, pomoc policji w otwieraniu mieszkań, usuwaniu powalonych drzew i konarów. 18 razy wyjeżdżaliśmy do pożarów, głównie to były pożary poszycia leśnego i 6 razy jechaliśmy do alarmów fałszywych. Głównie to były tak zwane czujki w różnych hotelach w Helu oraz w Juracie lub w Jastarni. Do najważniejszych akcji ratowniczo-gaśniczych oraz innych wydarzeń należy zaliczyć pożar zabudowania gospodarczego i poddasza Kaszubskiej Heczy przy ulicy Wiejskiej, zabezpieczenie holowania kutra rybackiego H-103 do Władysławowa, współuczestnictwo w akcji Paczka dla Seniorów 70+, jednoczesna reanimacja 2 osób, u których nastąpiło nagłe zatrzymanie krążenia w tym samym momencie w jednym mieszkaniu. Ćwiczenia z zakresu łączności kryzysowej organizowane wspólnie z OSP Gdańsk Zachód, pożar lasu przy Górze Szwedów, działania z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa nad wodą w ramach programu Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą wraz z Formosa RIP, Pomorską Policją i Urzędem Miasta Helu. Akcja Zarażaj odpowiedzialnością, gdzie zorganizowaliśmy zbiórkę materiałów medycznych, środków higieny osobistej oraz czystości na rzecz Puckiego Szpitala. W tym zakupiliśmy wózek anestezjologiczny z dostawką w ramach pozyskanych środków od firmy Kogamari spółka z o.o. i ze środków własnych. Razem koszt to był 10 090 zł. Organizacja 2 kursów prawa jazdy dla mieszkańców Helu w naszej remizie. Naszą remizę udostępnialiśmy dla helskich dzieci na zajęcia z nauki gry na instrumentach muzycznych, dla zespołu punkowego Oyate Indian Punk Band na próby muzyczne, mieszkańców Helu na bezpłatne zajęcia w zakresie szkoleń językowych, kursu Excel, łącznie było to 5 kursów. Wyposażenie. Posiadamy na wyposażeniu średni samochód ratowniczo-gaśniczy pojemności zbiornika na wodę 3,5 tysiąca litrów, 350 litrów środka pionotwórczego, wydajność autopompy 1600 litrów na minutę. Samochód wyposażony jest dodatkowo w sprzęt łączności, to jest 6 radiotelefonów przenośnych, jedna stacja bazowa, 10 takich radiotelefonów przenośnych znajduje się w magazynie w momencie, kiedy jest potrzebne do akcji, wtedy je wydajemy. Narzędzia hydrauliczne Holmatro, służące do ratownictwa technicznego, aparaty powietrzne z maskami i butlami. Na pojeździe znajdują się 4 takie komplety, 4 komplety w magazynie jako wymiana zapas bieżący i po każdorazowym użyciu takiego sprzętu w czasie akcji sprzęt jest zdawany do magazynu i wydawany nowy tak, aby samochód w ciągu 5-10 minut był w stanie wyjazdu i akcji ewentualnie następnej. Sprzęt do kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej to jest torba PSP R1 z butlą na tlen. W magazynie mamy dodatkowo 5 takich butli. Przy jednej akcji reanimacyjnej przeważnie zużywamy od pół do całej butli. To sytuacje mogą być bardzo różne, więc w poprzednim roku zabezpieczyliśmy się dodatkowo w 2 butle z tlenem, gdyż obecnie na tlen takich małych butlach, żeby go naładować, czeka się około miesiąca czasu. Więc zanim my go dostarczymy do Gdańska, 2-3 butle, zanim odbierzemy, to nieraz mija 1,5 miesiąca, więc zdecydowaliśmy o zakupie dodatkowych butli, aby w magazynie one były, żeby zawsze można było wydać. Mamy też drugą torbę PSPR1 i tak samo jak w przypadku aparatów powietrznych, po każdorazowej akcji torba jest oddawana do magazynu, z magazynu wydawana jest ukompletowana nowa i następnego dnia gospodarz ją po prostu weryfikuje, sprawdza, dezynfekuje, uzupełnia, przygotowuje do ewentualnie następnych działań.
Oczywiście mamy też deski ortopedyczne, szyny Kramera, zapasową butlę z tlenem o pojemności 5 litrów, którą wozimy na samochodzie w razie większego zdarzenia, w razie większej potrzeby udzielania pomocy tlenem, jesteśmy w stanie to działać. Zestaw przeciwkodowy, przyłbice, maski, ubrania jednorazowe, rękawice, gogle, płyny do dezynfekcji, środki do neutralizacji wycieków ropopochodnych, sprzęt pilarski, 3 pilarki oraz piła ratownicza, zestawy węży, prowadnice, zestawy węże, prądownice, agregat prądotwórczy, pompy zatapialne, pływające, szlamowe, ubranie pszczelarskie, wodery, sprzęt gospodarczy, drabina trzyczęściowa, inne wyposażenie. Posiadamy też samochód Magirus jako pojazd zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej wyposażony w sprzęt. 3 pompy szlamowe, pompę pływającą Niagara 1, agregat prądotwórczy 16 kW, 2 agregaty prądotwórcze 2,5 kW, zestaw węży tłocznych oraz sących, stojak hydrantowy, sprzęt gospodarczy, worki przeciwpowodziowe, zestaw do ratownictwa lodowego wraz z saniami, inne wyposażenie. Ten samochód Magirus, może Państwo kojarzą, on nie ma zbiornika na wodę, więc nie jest takim samochodem typowo gaśniczym. Z racji tego, że samochód był dostarczony do nas po roku 2008, kiedy były takie specjalne zarządzenia dotyczące certyfikatów CNBOP, taka skomplikowana sprawa z tymi samochodami z zagranicy, gdzie tam one mogą jeździć, mogą funkcjonować jako straż pożarna, a w Polsce, żeby one funkcjonowały, muszą mieć certyfikat, który kosztuje 80 tysięcy złotych. Taka skomplikowana sprawa. W związku z tym, no niestety musieliśmy 2 lata temu ten samochód wyciągnąć, tak zwany w cudzysłowie, z naszego systemu ratownictwa strażackiego. On u nas został i przekształciliśmy ten samochód w taki samochód zabezpieczenia technicznego, przeciwpowodziowego, przeciwklęskom żywiołowym. On na sobie ma sprzęt strażacki, ale głównie też taki, który zabezpiecza nam ewentualne powodzie, roztopy, zdarzenia jakieś powiedzmy w mieście, gdzie trzeba podjechać, trzeba dać prądu, oświetlenia lub ewentualnie akcja lodowa. No, u nas się nie zdarza to, gdyż zatoka nie zamarza, ale taki sprzęt posiadamy i w razie konieczności jesteśmy w stanie wejść na lód i podjąć ewentualną osobę, która jest w lodzie, którą trzeba zabezpieczyć i powiedzmy ratować. Posiadamy też łódź patrolowo-rozpoznawczą typu MKM6100 z kabiną zamykaną wraz z wyposażeniem ratowniczym, która jest łodzią w sekcji ratownictwa wodnego. Posiadamy też 70% ukompletowania niezbędnego do ewentualnych działań związanych z ratownictwem wodnym. Obecnie przygotowujemy dokumentację zgłoszeniową do MSWiA w zakresie uzyskania zezwolenia na prowadzenie ratownictwa wodnego. Mamy łódź, łódź wyremontowaliśmy. Otrzymaliśmy ją od Urzędu Morskiego poprzez Straż Pożarną z Gdańska. Jest w pełni sprawna. W przyszłości na pewno trzeba będzie wymienić w niej silnik. Nasz plan jest taki, aby zabezpieczać głównie od czerwca do września tutaj nasze wszystkie plaże, ale nie chodzi o to, że jesteśmy ratownikami, którzy są na plaży, tylko pełnimy dyżury, można powiedzieć nawet całodobowo w remizie. Patrolujemy nasze plaże w ciągu dnia i w przypadku konieczności różnych zdarzeń, tak jak mają to co roku, czyli ktoś wypływa na pontonie i oddala się mocno, bo zasnął, zasłabł, lub ktoś kąpie się w miejscach niestrzeżonych i jest potrzeba podjęcia akcji ratowniczej. Takie przypadki były i się będą na pewno zdarzały, gdyż ilość turystów jest cały czas większa, więc ta niefrasobliwość jest też większa, więc my wtedy w ciągu tej minuty, dwóch jesteśmy w stanie wybiec z remizy. Łódź będzie stała w porcie. Tu mam zapewnienie od pani prezes sportu, że będziemy mogli stać tam w cudzysłowie bezpłatnie w ramach działań właśnie tych ratowniczych i w porcie, i na naszym tutaj terenie. Więc będziemy starać się w przyszłości zabezpieczać te nasze rejony. Tu potrzebujemy zezwolenia z MSWiA. Dokumenty już raz wysłaliśmy, niestety mieliśmy kilka formalnych błędów, więc termin nam minął, więc robimy to jeszcze raz. Mam nadzieję, że w tym roku uzyskamy takie zezwolenie. To też umożliwi nam różnego rodzaju dofinansowania do działalności tej sekcji i Straży Pożarnej z innych źródeł, bo są różne rodzaje fundacje lub instytucje rządowe, które udzielają takich dotacji na działalność typowo ratownictwa wodnego i z której będziemy mogli też finansować między innymi działalność tej sekcji ratownictwa wodnego. Mamy ratowników, powiedzmy takich, którzy są przeszkoleni i w zakresie obsługi łodzi, silników oraz ratowników wodnych.
Jest dużo tych osób, są też chętni, którzy chcą się zgłaszać, więc mam nadzieję, że może nie w tym sezonie, ale od następnego sezonu będziemy jednostką, która oprócz tych działań naszych lądowych, będziemy też działać na wodzie. Zachęcam do oglądania filmiku na naszym portalu facebookowym i na stronie 1% w zakresie tych możliwości przekazania 1% dla naszej Straży Pożarnej. Tam jest też półminutowy filmik z ewentualnych działań ratowniczych, które zrobiliśmy taką wizualizację filmową, jak to się może odbywać, jeżeli ktoś będzie tonął na naszej zatoce, jak możemy my pomóc. Posiadamy te środki ochrony indywidualnej na tym samochodzie, a nasi strażacy ratownicy wyposażeni są w 50% w podwójne indywidualne środki ochrony osobistej. To jest mundury bojowe, tak zwany mundur nowego typu piaskowy, taki jasny, oraz mundur bojowy ciemny starej generacji. OSP HEL działa jako stowarzyszenie, w skład którego wchodzi 95 członków, w tym 65 członków powyżej 18 roku życia, w tym 9 kobiet oraz 21 członków w ramach jednostki operacyjno-technicznej, tak zwany J. Ten J to jest naszą tą jednostką wewnętrzną, która jeździ do akcji gaśniczych, grup ratowniczych. Członkiem J mogą być członkowie stowarzyszenia, którzy ukończyli 18 rok życia, posiadają orzeczenie lekarskie o zdolności do wykonywania pracy jako strażak ratownik oraz ukończyli kurs podstawowy strażaka ratownika. Z tego obecnie w Helu zamieszkuje 17. Czyli z 21 przeszkolonych mamy tylko 17, którzy mieszkają w Helu. Ale z tych 17 tak naprawdę w ciągu dnia, powiedzmy od 7 do godziny 15-16, mamy około od 6 do 10, którzy są, pracują w Helu. Największym problemem oczywiście zawsze jest ten kierowca. Jakoś sobie z tym radzimy. Bazujemy głównie na ratownikach w ciągu dnia, którzy są, pracują w Urzędzie Miasta Helu oraz spółce EcoHel, i to jest taki trzon naszej tak zwanej siły bojowej w przypadku sygnału alarmowego, gdzie ci pracownicy, jeśli oczywiście mogą, jeśli to jest taka możliwość, zwalniają się pracodawców, mówią, że jadą na akcję ratowniczą, czy mogą jechać, i wtedy działamy. Przeważnie jest tak, że jest nas 6-7, więc akcja może się udać. Oczywiście tutaj podziękowania kieruję też do burmistrza za to, że umożliwia naszym strażakom, którzy pracują w Urzędzie Miasta, na tą godzinkę urwać się i żeby mogli wziąć w tych akcjach ratowniczych udział. Po południu sytuacja już jest troszeczkę lepsza, przyjeżdżają pracownicy, ratownicy z pracy i zawsze już jest nawet dwie obsady. Gdy była akcja nocna ostatnio poszukiwania turystki, która zabłądziła, została na plaży, dziwna sytuacja. Szukaliśmy ją 3 godziny w lesie. No to praktycznie mogliśmy uzbroić w ratowników 2 pojazdy, więc było nas 12, więc ta akcja poszła sprawnie i szybko. Tu też chciałbym podziękować jednocześnie Wojskowej Straży Pożarnej Punktu Bazowania Hel, która zawsze na naszą prośbę przyjeżdża do nas i te 2 samochody gaśniczo-ratownicze zawsze przy różnych akcjach, Państwo pewnie też widzieliście, są ten zielony i ten nasz czerwony. I jeśli ktoś się zapyta, dlaczego przyjeżdża jastarnia do każdego zdarzenia, no tak jest system skonstruowany i powiem, że dobrze, bo może się zdarzyć, że my nie będziemy mogli wyjechać. Załóżmy, będzie obsługa sprzętu, albo samochód nie odpali, odpukać w niemalowane, albo nie będzie kierowcy, no nie wyjedziemy. Więc dlatego jednostka z jastarni, jeżeli coś się dzieje w Helu, jedzie do nas zawsze i zawsze, jeżeli coś się dzieje w jastarni, w Juracie, my jedziemy do nich. Tak się wspomagamy. Wojskowa Straż Pożarna zawsze nam pomaga i tutaj wielki ukłon dla nich i podziękowanie. Posiadamy 8 członków sekcji ratownictwa wodnego. 20 członków młodzieżowej drużyny pożarniczej, 4 członków honorowych, 6 członków wspierających. Zarząd OSP HEL składa się z prezesa Marek Dykta, wiceprezes dróg Eligiusz Wirwiński, naczelnik dróg Sebastian Pszeniczny, zastępca naczelnika dróg Jacek Konkę, skarbnik dróg na Dominika Garda, członek zarządu dróg Paweł Lewandowski, członek zarządu dróg Marcin Latuszek. Mam też takie informacje dla Państwa dotyczące innych działalności naszych, spraw strażackich. W 2020 roku udało nam się skierować 2 kierowców, którzy posiadają kategorię B, naszych ratowników, na kurs kategorii C. Tych 3 członków się jeszcze szkoli, przechodzą ostatnie kursy kwalifikacyjne
i mamy nadzieję, że uzyskają prawo jazdy kategorii C, później specjalne zezwolenie na przejazd pojazdami uprzywilejowanymi i będą mogli być kierowcami w naszej jednostce. Oczywiście te działania finansowane są z budżetu miasta Helu. Z uwagi na zwiększający się odsetek akcji ratowniczych, w których prowadzone są czynności medyczne, strażacy ratownicy zostali objęci pomocą psychologiczną, psychotraumatologiczną. W zeszłym roku mieliśmy 8 zdarzeń tzw. śmiertelnych, gdzie w większości były to reanimacje. Powiem szczerze, niektórzy z nas przechodzą te rzeczy w miarę dobrze, udzielają tej pomocy. No nie udała się akcja, nie udało się udzielić tej pomocy, że ta osoba odżyła, przywrócone funkcje życiowe. Niektórzy strażacy reagują właściwie, potrafią się wyłączyć. Niektórzy no niestety mogą reagować niewłaściwie lub reagują niewłaściwie po iluś tam dniach i może to doprowadzić do tego, że będą to problemy różnego rodzaju, czy w pracy, czy w domu. Dlatego tutaj z inicjatywy druha Sebastiana Pszenicznego i ze środków budżetowych gminy, dzięki panu burmistrzowi, który wyraził zgodę na takie objęcie pomocą, jest zatrudniona pani, która udziela pomocy naszym ratownikom. Znaczy pomocy, są to głównie rozmowy, które uświadamiają niektóre rzeczy i mam nadzieję, że to w przyszłości bardzo nam pomoże. Szanowni Państwo, jednym z większych problemów, które nurtuje Straż Pożarna, to jest tylko i wyłącznie pandemia, która uniemożliwia szkolenie ratowników młodych, którzy ukończyli 18 rok życia, posiadają badania lekarskie i którzy mogliby być u nas ratownikami. Niestety w naszym powiecie puckim nie są organizowane szkolenia podstawowe. One trwają około miesiąca czasu. To jest codzienny wyjazd na 5 godzin do Pucka, łącznie z sobotami i niedzielami, jeden wyjazd do komory gazowej do Słupska. Od półtorej roku takich kursów już nie ma. No i istnieje zagrożenie, gdyż w zeszłym roku 4 ratowników ubyło nam z jednostki, z JOT-u, wyjechało z Helu. Jeśli sytuacja będzie taka jeszcze przez rok, no to może być tak, że tych ratowników nam ubywa. Mieliśmy taką sytuację już 5 lat temu, że ratowników było mało, zaczęliśmy ich szkolić. Co roku szkoliliśmy od 4 do 8 ratowników. Z tych ratowników przeważnie połowa gdzieś się wykruszała zawsze, odchodziła ze straży lub wyjeżdżała gdzieś lub nie bierze udziału w akcjach, ale zawsze tych 2-3 rocznie mieliśmy. Dzisiaj, w zeszłym roku nie wyszkoliliśmy nikogo, w tym roku nikogo, a mamy 6, których chcielibyśmy przeszkolić. Interweniujemy w Straży Pożarnej w Pucku, znowuż kurs nie został ogłoszony. No mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze i że tymi siłami, które mamy, potrafimy zabezpieczyć wszystko. Szanowni Państwo, dziękujemy Wam wszystkim. Dziękujemy Gminie Miejskiej Helu, Burmistrzowi, Radzie Miasta Helu, która w 2020 roku, macie to Państwo na takim planszy specjalnej, która wisi też przy wjeździe do remizy, wydatkowała środki finansowe na działalność straży w wysokości prawie 200 tysięcy złotych. Z tego 165 tysięcy złotych to były wydatki bieżące oraz dotacja 35 tysięcy złotych także na wydatki bieżące, tylko że uzyskaliśmy dofinansowania z różnych źródeł. Jako Straż Pożarna potrzebowaliśmy wkład własny i tu dzięki Państwu i Burmistrzowi otrzymaliśmy te pieniążki. Dziękujemy jeszcze raz. 200 tysięcy złotych na działalność straży. To naprawdę jest dużo. Zapraszam też do straży, tam codziennie jest gospodarz. Kto chciałby zobaczyć, na czym polega codzienna praca gospodarza, przygotowanie i na co wydajemy pieniążki, to też jesteśmy w stanie Państwu powiedzieć. Dzisiaj na przykład przygotowaliśmy 4 aparaty powietrzne do przeglądu. Będą kosztowały około 2,5 tysiąca złotych na konserwację, legalizację. Aparaty plus maski, 4 komplety, bo w jednym aparacie zepsuł się główny zawór, więc to będzie wydatek około 700 zł. I tak co 4 miesiące takie koszty na aparaty trzeba wydawać. Oczywiście też na różny inny sprzęt, na zakup sprzętu, na obsługę, na paliwo, na środki dezynfekcyjne, na badania lekarskie, na uzbrojenie tak zwane samochodów, więc to są duże wydatki. Dziękujemy mieszkańcom Helu, sympatykom, turystom oraz członkom OSP Hel za przekazanie 1% podatku w wysokości 14 452 zł, darowizn w wysokości 6 400 zł. Uzyskaliśmy też złomu, który oddaliśmy do skupu złomu o wartości 6 200 zł, składek członkowskich 3 900 zł.
Dziękujemy Gminie Miejskiej HEL, MSWiA, Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Narodowemu i Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Pomorskiego za dofinansowanie zakupu 9 kompletów ubrań specjalnych nowej generacji, wymiany pieca wraz z modernizacją instalacji CNCO w remizie, zakupu motopompy pływającej i szlamowej, 5 sztuk hełmów strażackich, 5 par butów specjalnych oraz umundurowania wyjściowego. Kwoty dotacji: Gmina Miejska HEL 35 tysięcy zł, Narodowy Wojewódzki Fundusz 12,5 tysiąca zł, MSWiA Komenda Główna PSP 10 tysięcy zł, Urząd Marszałkowski 8 650 zł. Dziękujemy Koga Mari Spółka z o.o. za przekazanie 10 tysięcy zł na zwalczanie skutków pandemii COVID-19. Zakupiliśmy wózek anestezjologiczny dla Szpitala Puckiego. Łączny koszt zakupu 10 090 zł. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Jeśli są pytania, to służę swoją osobą. Dziękuję Panie Prezesie. Czy macie Państwo pytania do sprawozdania, do Prezesa? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ostatnie.